stronie Adam. A dzisiaj oceniamy lody Loda 9 zł Wedino, limitowana seria. Dlatego też piosenka powstała na kanale GNG, jak dobrze pamiętam. I tam były reklamowane te lody. To jest limitowana seria, więc niby są mniej słodkie. Ale nie wiem, jeszcze ich nie próbowałem. Więc ten. W ogóle miniaturkę mi będzie robić AI prawdopodobnie. Więc możecie ocenić, napisać w komentarzu. I tak to się prezentuje. Aha, bo jeszcze nie powiedziałem, więc na chwilę jeszcze zamknę. Ogólnie 9 zł i to ma tak 160 ml i 114 gram. Więc to jest taki mały kubek i on 9 zł kosztuje, nie? 8,99. Więc oceniamy. Niby są mniej słodkie, ale widać już karmel i widać tutaj ten. Więc nawet gites, białą czekoladkę. Czy jak ktoś lubi słony karmel, to powie, że jest dobre, ale ja też lubię słony karmel, ale mi chodzi bardziej o to, że te lody się do tego wpasowują i dobra jest ta biała czekolada, dlatego się fest pasowuje. Ale co mam chcę ogólnie powiedzieć, że te lody jak na 114 gram nawet dobre są. To uważam coś takiego, że po prostu wolałem tamte lody, tamte wcześniejsze. Ale patrzcie, tak to ogólnie wygląda. Fajnie jest ta okładka, no tak wygląda ten. Tak samo wygląda ta zakrętka, ale zakrętka, ta pokrywka. Ale mi chodzi o to, że te lody się dobrze wpasowują do karmelu i są dobre. Więc jak chcecie, znaczy ja polecam ogólnie te lody, jak na mnie. Są, nie pamiętam jaką tam recenzję wystawiłem na tych lodach. Ja mógłbym się opowiedzieć, że tutaj taka solidna ósemka. Nie, że mi nie pasują. Jest to dobre, tylko mniej słodkie. Ale to niby były za słodkie, tak gadał Boxden. Bo jest też na kanale jakiś tam, jak znajdę, to wam podlinkuję wszystko. I ten. I ogólnie te lody słodkie, znaczy nie słodkie, mniej słodkie. Brałem te słodsze, bo ja ogólnie jestem fanem cukru. No ale no, szału jakiegoś tam wielkiego nie robi, ale ogólnie ten. Bardzo lubię, jak wychodzą nowe lody i bardzo lubię je testować, więc na pewno przy nie zostanę, więc tak. Podlinkuję wam wszystko. Te lody oceniam na 8 na 10. Polecam, biegnijcie szybko do Dino. Więc ja się z wami żegnam. To by było na tyle, więc na